Siema. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto wishować na nadchodzący banerze, to postaram Ci się pomóc podjąć taką decyzję, czy któraś z tych postaci Ci się przyda, czy też nie. Tak się składa, że zanim kliknąłem render, I Win to Lose dodał filmik na YouTubie, jak wygląda reganik kiniczem i polecam zobaczyć, tak w zasadzie. Dobra, wracajmy do banerów. Czterogwiazdkowych postaci będzie Touma, Chevisuka oraz Sara. Touma jest bardzo prosty w budowie. W zasadzie idziemy nim w albo full HP Shieldera, albo w Burgera DPS, no i tyle. Wybieraj co lubisz, czy też co ci się bardziej przyda aktualnie. Jako Shielder, no to będzie dawać tarczę, co nie? Tylko myk z Touma jest taki, że trzeba atakować normalnymi atakami, aby odświeżać u niego tą tarczę. Pamiętajmy o tym. Budując team z Touma, dobieramy go do postaci, która używa normalnych ataków. Jeżeli chodzi o artefakty, jakie możemy na niego dać, no to idziemy prawie full HP, no ale pamiętajmy, że potrzebujemy Energy Recharge, aby ładować bursta. Favonius w teamie zawsze pomaga. Setów to, nie wiem, możemy dać mu nobleskę albo jakiegoś tupisa z HP i Energy Recharge'em. Zależy czego brakuje, więc wybieraj w zależności czego tobie brakuje. Jak idziemy w broń na przykład Black Tassel, to najlepiej żebyśmy szli w Energy Recharge Sansy. Jak wybieramy Favoniusa, no to idziemy w HP Sansy i najlepiej żeby tam, nie wiem, goblet był z crit rate'em jakimś, no bo do Favoniusa przydałoby się troszeczkę crit rate, no ale zakładam, że już o takich podstawach to wiecie. Przykładowym teamem, gdzie Touma znajdzie swoje miejsce, będzie oczywiście jakiś Pyro on-field DPS typu Yoimiya, Crappuccino, Craptao, czy nawet Vriodo Slay, czy Cyno, no i reszta postaci, co będą pasować, no i w sumie oraz inne teamy, które mają jakąś synergię z tym, co Touma oferuje jako Shielder. W zasadzie to na Catching Main znajdziecie listę postaci, co będą pasować. Jako Burger, pamiętajmy, że jest to reakcja, która skaluje się z poziomem postaci oraz Elemental Mastery. Dlatego najważniejsze jest to mieć jak najwięcej Elemental Mastery i level 90 na postaci. Nakładamy na przeciwnika Dendro, później Hydro, wtedy powstaje Dendro Szyszka, detonujemy tą Dendro Szyszkę za pomocą Pyro od Tomy. Poza C2 na hidy Burger nie może krytnąć, więc w artefaktach nie potrzebujemy crit rate'a, crit damage'u itd. ataku. Skupiamy się na Elemental Mastery, HP oraz Energy Recharge. Co do artefaktów to Flowers of Paradise Lost, czy Gilded Dreams, czy jakieś tupisy pod Elemental Mastery są artefaktami, jakie chcemy używać jako Burger DPS. Jeżeli chodzi o broń, to najoptymalniej będzie z craftu z Inazumy Kitain Cross, ewentualnie Dragon Bane też będzie działać dobrze. Liczy się w sumie Elemental Mastery. Problem jest taki, że potrzebujemy dużo Energy Recharge, najlepiej ponad 200 czy nawet 250. W zależności od konstelki czy broni to może ulec zmianie. Powiem, że jest mniejsza wymagania Energy Recharge, czy jego C4 również zmniejszy, no ale najlepiej żebyśmy mieli bursta co cooldown, więc pilnować tego trzeba. Nie chcemy mieć również drugiej pyro postaci w drużynie, bo może nam psuć burgery. Jeżeli o konstelacje chodzi, to C1 oraz C2 ułatwiają nam utrzymanie tarczy. Czwarta konstelacja zmniejsza zapotrzebowanie na Energy Recharge, a C6 zwiększa damage z normalnej charge ataków, gdy mamy tarczę. Sara. W przeciwieństwie do Tomy, Sara jest łatwiejsza do zbudowania. Działa jak Bennett z jej attack buffem oraz sama zada jakiś tam damage ze swojego bursta, który nałoży również buffa. Najlepiej ona się czuje w roli burst DPS buffer. Używamy jej eskila, zmienimy naszego DPS-a. Ciekawe, aż tam będzie boom, zakładając, że mamy C2, bo inaczej trzeba użyć charge ataków, żeby to zdetonować. I na 6 sekund mamy buffa do ataku. Pamiętajmy, że jej buff skaluje się z jej bazowym atakiem, czyli jest to biała liczba na statystykach, więc im więcej ataku na broni, tym większy będzie buff. Moja Sara, która jest kompletnie niezbudowana, zdała jakieś 340 ataku do Xingqiu na przykład, nie? Jej elemental skill jest najważniejszy, bo zwiększa procentowego buffa od ataku, jakiego ona może dać, oraz jej burst ma dużo procent, więc Sara jest w stanie zadać jakiś tam damage, no i również nałożyć może buffa tym jej burstem. Na Sarę najlepiej założyć Emblem of Severed Fate albo Nobleskę. Świetnie się sprawdza w roli burst DPS-a, więc Nobleska tutaj bardzo dobrze
będzie dawać atak, no a emblem zawsze będzie dawać więcej damage'a, jeżeli mamy noblesk na kimś innym. Sansy standardowo zakładamy pod atak albo Energy Recharge, Electro Goblet, czapkę pod krytyk, no i nasza Sara jest gotowa. Jeżeli mamy, to Skyward Harp będzie działać dobrze na niej, ponieważ no, będzie dawać większego buffa od ataku, no i będzie mieć większy crit damage, czyli sama będzie więcej tam damage'a robić. Ewentualnie Favonius Warbore, który da naszej drużynie więcej energii, a tego trzeba pilnować. Natomiast jeżeli przegapiłeś event 2.7, no to niestety nie zdobędziesz już łuku Fading Twilight i nie macie raczej już możliwości uzyskania tego, bo jest to nawet dobry łuk na Sarę, tylko niestety Hoyoverse nadal nie umożliwiło zdobycia tej broni ze starych eventów. Jeżeli chodzi o konstelki, no to druga konstelacja ułatwia mega aplikowanie buffa. No bo nie trzeba używać charge ataku, żeby jak detonować to piórko na ziemi i dać bursta kolejnej twojej jednostce. C4 zwiększa OE bursta, co ułatwia buffowanie za pomocą bursta, no a C6 daje Electro Crit Damage dla twojej elektropostaci. Dając serę do teamu, pamiętajmy, że najlepiej działa w teamie z Quickshot DPS-em oraz postaciami, które mają możliwość snapshotowania jej buffa. Czy Visuka? Niestety nie mam tej postaci, ale można powiedzieć, że wiem jak ona działa. Sam fakt, że wraca do nas w sumie po ponad roku jest magiczny. Szczerze to myślałem, że będzie z nią jak z Kawetem i no zobaczymy ją za 2 lata. No ale jeżeli spojrzymy na jej talenty, no to dowiadujemy się, że działa bardzo dobrze pod reakcję Overload. No i w zasadzie nadaje się tylko pod tą reakcją. Pamiętajmy, że chcemy mieć tylko Pyro i Elektro w drużynie z nią dla najlepszego efektu. Visuka obniża odporność Pyro oraz Elektro przeciwnika oraz daje atak buff dla naszego teamu. Jej buffy nie zwiększają się z poziomem jej elemental skilla czy bursta, więc teoretycznie, w cudzysłowie, nie musimy ich levelować. No ale zwiększenie poziomu jej e-skilla zwiększy heala, który skaluje się z jej HP. No ale skoro już mówimy o HP, to patrząc na jej talenty, najlepiej dążyć do 40 000 HP, aby wymaksować buffa do ataku oraz żeby robiła więcej heala. Pamiętajmy również, że te buffy działają na Elektro i Pyro postacie tylko. Jeżeli idziemy nią jako full support, no to naturalnie Nobleska jest setem, który chcemy założyć na nią. Jeżeli ktoś już używa Nobleski, no to Songs of Days Pass zawsze będzie również działać i dawać zawsze tam lekkiego buffa. Jeżeli my szukamy innego rozwiązania, no to standardowo Tupisy z HP czy Energy Recharge również będą działać. Tancy, Goblet i Circlet może być z HP procentowym, ewentualnie jakiś tam healing bonus na Circlecie, jesteśmy w domu jako full support. Niby tam słyszałem, że można nią zrobić jakiegoś lekkiego DPS-a, ale to nie ma sensu. Jeżeli o broń chodzi, no to broni z serii Favonius zawsze są popularne, bo dzięki nim supporci dają nam energię dla całego teamu. No jest to ważne, tak jak wspominałem wcześniej. Jeżeli nie mamy Favonius Lens, no to Black Tazel jest alternatywą. Jeżeli przegapiłeś Events 4.5, no to niestety Dialogues of the Desert Sage już nie zdobędziesz. A jest to kolejna dobra alternatywa. Konstelacje. Jeżeli C1 czy Visuki daje 6 energii dla aktywnej postaci, to jest naprawdę super po tym jak zrobi Overload, ale ma 10 sekund cooldown zanim kolejny raz może się to użyć. C4 umożliwia użycie skilla parę razy po burście, a C6 jest tym co błyszczy najbardziej. Czyli możemy uzyskać do 60% Pyro i Electro Damage na 8 sekund oraz dodatkowo leczy cały team. Tam chyba 12% czy coś takiego, nie pamiętam. Co do Raidenki, która będzie na banerze z Kiniczem. Jaką zwykłą DPS już chyba znacie. Jest z nami w sumie chyba nawet 3 lata prawie, więc zakładam, że wiecie jak działa DPS Raidenka oraz jej konstelację. Zdarzało mi się, że na czacie pisali ludzie, że Raidenka jest do kosza, bo stara, że są lepsze postacie, że wyszedł Cyno, że wyszła Chlorinde, bla bla bla. No jakoś nadal ludzie nią grają i nadal sobie dobrze radzi, nawet na Abyssie 5.0. No nawet ostatnio widziałem filmik jak Raiden National bez żadnego problemu niszczy Abyssa na 5.0. Powiem wam, że ja osobiście od ponad roku używam Raidenki do Hyperbluma, większej zabawy nie miałem z nią, nadal mi się jakoś to nie znudziło. Mam ją zrobioną pod full Elemental Master z setem Deepwood, no bo Gilded Dreams mam na Nahidzie. Dałem jej Dragon's Bane'a i sadzi non-stop Hyperblumy po te 30 tysięcy czy coś takiego. Minus jest taki, że w przeciwieństwie do Kuki nie może procować jej follow-up atak na przeciwnikach, co mają elementarną tarczę. No a
ale poza tym jest mega wygodna do używania w Hyperbloomie, no i mi osobiście to w zupełności wystarcza, no i tyle. Linki do Kenshin Mainsów znajdziecie na dole, również link do I Win To Lose Gaming oraz tą Raidenkę, co widziałem, jak tam sobie Abyssa 5.0 niszczy. Także dziękuję, trzymadełko, a ja wracam chorować, bo mi gardło wysiada.